Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Dyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu gość Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Witam serdecznie, panie ministrze. Mówić będziemy właśnie o tych Polakach za granicą. Na 20 milionów to są te szacunki niezmiennie, które mówią o liczbie Polaków mieszkających za granicami naszego kraju, ale co ciekawe, Polacy mieszkają także, no właśnie, w Brazylii. Jak oni walczą aż tak daleko o polskość w Brazylii? Jak to wygląda tam na miejscu i czego oni potrzebują? Polski rząd był na miejscu, pan minister, już miesiąc temu uruchomiona została karta Polaka dla właśnie tych osób, Polaków mieszkających w Brazylii. Słysząc o tym po raz pierwszy tutaj w Warszawie, czy po prostu w Polsce, ludzie zastanawiają się, no ale po co w zasadzie ci Polacy w tej Brazylii mieszkają, co oni tam robią, skąd oni się tam wzięli, no i do czego jeszcze potrzebna jest im ta karta Polaka? Och, to pytań bardzo dużo pani redaktor zadała. To może tak porządkując. Najpierw kilka zdań, czym jest w ogóle karta Polaka. Karta Polaka to dokument przygotowany przez jeszcze rząd Jarosława Kaczyńskiego, dokument, który stwierdza przynależność do narodu polskiego. On był dedykowany przez wiele lat krajom dawnego Związku Sowieckiego. To znaczy Polacy z krajów dawnego Związku Sowieckiego mogli występować o kartę Polaka. Tak, bo jak słyszymy tak o karcie jest. Polaka, myślimy Polacy na wschodzie. Tak i słusznie, to jest dobry trop. I to było skierowane do tych Polaków, którzy polskość przechowywali, którzy czują się Polakami, którzy mają tą polskość udokumentowaną, czy to jeśli chodzi o przodków, czy jeżeli chodzi teraz o działalność w organizacjach, nazwijmy to polonijnych, chociaż o Polakach na wschodzie nie wypada tak mówić. I ten dokument był niezwykle istotny, bo w przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie wielu naszych rodaków ma podwójne obywatelstwo, czyli ma paszport polski i na przykład amerykański. I dlatego właśnie mocno zaznaczają, że są Polakami. Są, oczywiście. Mhm. To na wschodzie te kraje postsowieckie nie dawały możliwości najczęściej podwójnego obywatelstwa, więc Polacy występowali o ten dokument karty Polaka. On po pierwsze stwierdzał przynależność do narodu polskiego, czyli dostawali, nasi rodacy dostają dokument z godłem Rzeczpospolitej, z orłem. To jest dla nich, naprawdę dla wielu z nich jest to coś niezwykle ważnego, wzruszającego, ale to jest też dokument, który daje szereg przywilejów na terenie Polski, poczynając od takich przyziemnych przywilejów jak, nie wiem, zniżki do parków narodowych, muzeów, na przejazd koleją czy autobusem. Mhm. Przejście do parków narodowych w Polsce. W Polsce, wszystko na terytorium Polski. Przejście przez granice łatwiejsze. Po tu nowelizacja już naszego rządu, pani premier Szydło, po łatwiejsze osiedlenie się na terenie Polski, stały pobyt, a docelowo obywatelstwo polskie. Podkreślam, dotyczy to osób pochodzenia polskiego, które mają to udokumentowane. I rząd Mateusza Morawieckiego popełnił kolejną nowelizację. Pani premier Szydło, pierwszy nasz rząd właśnie umożliwił osiedlanie się w Polsce i zdobycie polskiego obywatelstwa, dużo łatwiejsze. Rząd Mateusza Morawieckiego rozszerzył kartę Polaka, uwaga, na cały świat. Mm-hmm. To się wiązało właśnie z przede wszystkim naszymi rodakami w Ameryce Południowej, a zwłaszcza w Brazylii i Argentynie. Mniej może tutaj jest zainteresowanych tym nasza wspólnota Polaków w Europie Zachodniej, czy Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że oni dokumentując swoje polskie korzenie bez problemu mogą zdobyć polski paszport, który jest bez porównania i najczęściej go mają, cenniejszy tak. niż karta mm-hmm. Polaka. To też to trzeba jasno mm-hmm. powiedzieć. I najczęściej go mają, tak jak słusznie pani redaktor mówi. Natomiast karta Polaka jest istotna choćby w takiej Brazylii. I teraz przechodzę do drugiego pytania, pani redaktor, o naszych rodaków w Brazylii. Jak oni się tam znaleźli? Ja dopytam, bo to jest bardzo ważne i ciekawe też dla naszych widzów na pewno, bo te rysy emigracji, jeżeli mówimy choćby o Wielkiej Brytanii, o Niemczech, o Stanach, czy nawet Australii, są bardzo różne i w różnych momentach historycznie Polacy decydowali się wyjechać z kraju. Różne były też powody. Dokładnie. Tak jak mówimy o roku 2004 i otwarciu granic w Unii Europejskiej, to były powody zarobkowe przede wszystkim.
wszystkim, ale wcześniej Polacy choćby w PRL-u emigrowali ze względów politycznych. Dokładnie tak. Ja bym tutaj w ogóle rozróżnił, jeśli chodzi o całą naszą wspólnotę Polaków, 20-milionową wspólnotę, na cztery fazy polonijne wyjazdu naszych rodaków. Pierwsza faza, ona jest najszersza, ale upraszczając, byśmy ją nazwali emigracją zarobkową XIX wieku i początku XX wieku. To wtedy nasi rodacy z biednych terenów zaborczych, bez, wielu z nich bez perspektywy zdobycia własnej ziemi, wsiadali w statki i ruszali. Ruszali do Stanów Zjednoczonych. Wśród 10-milionowej Polonii w Stanach Zjednoczonych mamy niemałą część właśnie Polaków z XIX, początku XX wieku, ale również ruszali do takich krajów jak właśnie Brazylia, gdzie obiecywano im krainę mlekiem, miodem płynącą, łatwo, właśnie piękne działki, nawet byli oficerowie ciepłe, z Brazylii, egzotyka, prawda? Tak, że, którzy pokazywali na zdjęciach, że tu piękne działeczki i tak dalej. Ale nawet ciekawostka, jest jedna wieś na Syberii, nazywa się Wierszyna, do dzisiaj zresztą polska wieś, pięknie utrzymana polskość, to jest w przeciwieństwie do większości naszych rodaków na Syberii czy czy w Kazachstanie, to jest jedna z nielicznych, jeden z nielicznych ośrodków, gdzie Polacy dobrowolnie pojechali w okresie zaborów carskich, rosyjskich, też skuszeni obietnicą, obietnicą działki własnej ziemi, własności. Problem jest taki, że w przypadku i Brazylii, i właśnie tej Syberii, Wierszyny, okazało się, że rzeczywistość jest, rzeczywistość jest na nieszczęście naszych rodaków dramatycznie różniąca się od obietnic. W przypadku Brazylii Polacy wysiedli ze statku, już upraszczam teraz, bo to oczywiście trzeba było jeszcze się przemieścić, i w dżungli brazylijskiej powiedziano: nie ma domów i pól dla was, ale proszę bardzo, tu jest maczeta, tu jest młotek, do dzieła. Możecie sobie tu kawałek dżungli wykarczować i wziąć. I co najgorsze, to był, jakbyśmy, przepraszam za kolokwializm, ale to już rozmawiamy w formule anegdoty dramatycznej, i naprawdę to był dramat, ale no to był, jak to się mówi, one way ticket, to znaczy nie było możliwości powrotu. Właśnie. To znaczy Polacy wysiadają z dobytkiem życia ze statku czy z pociągu Brazylii i amazońskie lasy, dzika dżungla, nieznany teren. Tak, dostają do ręki maczetę i, że tak powiem, transport odjeżdża, oni tam zostają sami na własne. No to oczywiście Polacy, naród dzielny, naród zaradny, no zaczęli karczować to wszystko i tak, ale no krótko mówiąc, mieli bardzo ciężkie życie. Ale i dumny naród, prawda, bo do dzisiaj to jest też bardzo ważne, walczący o tę polskość, prawda, nie chciał się ten naród, nasz naród, wyzbyć swoich korzeni, mimo całej tej dramatycznej sytuacji. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polacy tam przez dziesięciolecia utrzymywali polskość, byli dumni. Tu na chwilę, proszę wybaczyć za dygresję, wrócę do pierwszej części mojej odpowiedzi. Jakby są cztery fale emigracji. Ta właśnie z XIX i początku XX wieku, emigracja zarobkowa. Następnie druga wojna światowa i zawierucha wokół drugiej wojny światowej. Wielu żołnierzy, generał Anders, Maczek, druga RP, zostali na emigracji, bo bali się wrócić do kraju komunistycznego, bo pewnie by tam dostali wyroki śmierci w stalinowskich więzieniach. Trzecia fala, bardzo zauważalna, emigracyjna, to Polacy, którzy wyjechali, bądź też zostali, zastał ich stan wojenny, bądź też wyjechali, dostając w jedną stronę paszport i bilety po stanie wojennym. Straciliśmy wtedy naprawdę świetną grupę obywateli, wykształconą, energiczną, no, ideową również, tak? No i ostatnia fala to 2004, poakcesyjny i już wyjazd naszych rodaków zarobkowy. Wracam do Brazylii. To zanim, panie ministrze, bo ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli też właśnie tych ludzi, którzy tam są i opowiadają o skansenach, którzy tworzyli, tęskniąc za domem, za Polską. Popatrzmy. A co ciekawe, ten dom należał do rodziny
pani Danusi, konkretnie do rodziny pana Teodora, czyli jej męża. To jest stodoła rodziców Teodora, tak? Tak. To jest stodoła rodziców Teodora? Przewieziona tam ze wsi, tu. Naprawdę? Tak, tak. Czyli to wszystkie te budynki są, każda rodzina Polaków dała, żeby zrobić ten skansen tu. Czyli to nie jest, to jakby jest przewiezione prawdziwe. Przewiezione to tutaj. Nie są zbudowane na potrzeby turystyki. Nie, one są przewiezione od rodzin pochodzenia polskiego, które to używały. Oni to używali jako siano i zboże wkładać i tam po środku maszyny. Czyli to jest jakby wychować. Dom twojego męża? Tak, znaczy stodoła ze wsi, jego rodziców. A i to właśnie znaczy, jest zbudowane bez gwoździ. A zamknięte wszystko? Zamknięte, tu, a z tamtej strony widać. A można podejść? Nie? A i tu było na przykład na górze było siano i oni sobie skakali. Tak to wygląda do dzisiaj, drodzy państwo, to się zachowało, to jest fascynujące. A dzisiaj dzieci, polskie dzieci w Brazylii, hymn narodowy, posłuchajmy. No właśnie, panie ministrze, mówiliśmy o tej dumie naszych rodaków w takim dzikim kraju, to się zachowało. Tak, no Brazylia jest jednym z najpotężniejszych krajów na świecie, więc to w dzikiej dżungli rzeczywiście nasi Polacy przetrwali. I to jest coś bardzo cennego. Zresztą gratuluję dla telewizji w Polsce, że państwo znaleźliście te zdjęcia, przygotowując Dziękujemy materiał, bo myślę, że nasi widzowie, pozdrawiamy wydawcę, nasi widzowie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. Dodam jeszcze, że w tych chatach na przykład nasi rodacy odzorowali nawet, proszę wybaczyć za brak precyzji, takie kapacze na lód, żeby śnieg spokojnie z dachów spadał i sople tam nie niszczyły konstrukcji. Oczywiście w dżungli tego nie ma, ale do dzisiaj w budowanych chatach są te elementy zdobnictwa związane z właśnie tam odejściem wody po śniegu. Więc to wszystko jest tak odwzorowane. Polacy byli dumni ze swoich korzeni, są dumni ze swoich korzeni. Zwróćmy uwagę, że największa fala tej emigracji miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku. 1860, 70, 80, 1900, 1910. Czyli no, mamy już 6-7 pokoleń, a widzieli państwo przed chwilą w materiale, tam polskość jest obecna, żyje. Zachowana. Oczywiście dzisiaj, w przeciwieństwie, gdybyśmy się tam przenieśli 50 lat temu, w 1970 roku, rozmawialibyśmy po polsku, pięknym, XIX-wiecznym, takim specyficznym językiem, który się zachował. Można by było się przenieść w czasie w Polsce do XIX wieku i posłuchać, jak nasz język ewoluował. A teraz? Dzisiaj niestety, niestety jest bardzo mało osób, które mówią po polsku. Znaczy relatywnie dużo, jak na drugi koniec świata, ale... A polskie szkoły? Choć jedna? Pani redaktor, no więc tu przechodzimy do przyszłości. Nasz rząd rozpoczął, znaczy stwierdziliśmy, że trzeba się tymi rodakami zająć. Dla nas to jest bardzo istotne. Popełniono masę błędów już w III RP. Pan minister Sikorski zlikwidował większość konsulatów Rzeczpospolitej w Brazylii. Kiedy wchodziliśmy w XXI wiek, Polska miała ambasadę w Brazylii, w stolicy, ale były konsulaty generalne w Rio de Janeiro, w São Paulo i właśnie w Curitibie, czyli w stolicy stanu Parana, stanu, w którym mieszka 700 tysięcy Polaków i gdzie mniejszość polska jest wyraźnie widoczna, bo nasi rodacy skupili się tak naprawdę w dwóch stanach, w stanie Parana i w stanie Santa Catarina. I proszę sobie wyobrazić, że minister Radosław Sikorski zlikwidował konsulaty Rzeczpospolitej w Rio de Janeiro i w São Paulo. Oczywiście to są konsulaty, gdzie mniejszości polskiej dużej nie było, ale tak naprawdę Polska stała się dużo mniej obecna w Brazylii w ogóle. A dodajmy jeszcze, że cała praca
poszła taka konsularna, wydawanie paszportów, pomoc obywatelom, poszła do tego biednego konsulatu w Kurytybie i przez to było mniej czasu na pracę polonijną. To ma się zmienić i za chwilę o tym porozmawiamy jeszcze w kolejnym punkcie naszego programu. Jan Dziedziczak ponownie z nami za chwilę.